Myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej. Kochani, dzisiaj wyciągnę trzy karty i zobaczymy, co Wasza osoba ukochana czuje, myśli i zamierza w stosunku do Was. Zapraszam na tę wróżbę. Kochani, napiszcie mi oczywiście po wróżbie, czy to z Wami rezonuje. Myśli wypadły nam już. Uczucia wyciągniemy. I zamiary. W przełożeniu, kochani, mamy już kapłankę, czyli osobę mądrą, z rozbudowaną intuicją, wiedzą, która kieruje się tylko własnymi priorytetami, regułami. Jest to osoba bardzo mądra, stabilna. Także polegajcie swojej wiedzy i przeczuciom swoim. Myśli Waszej osoby ukochanej. Tutaj coś się między Wami zakończyło, coś umarło, coś jest tutaj, widzicie, uśmiercone. Ale ta karta mówi również o transformacji, że jest w Waszej relacji potrzebna transformacja. To właśnie myśli Wasza osoba ukochana, że potrzebna jest jakaś zmiana. Być może coś umarło między Wami, jesteście osobno, jesteście w izolacji, nie macie kontaktu, nie macie spotkań, ale będzie tu jeszcze jakaś zmiana, przemiana, transformacja, o której właśnie teraz myśli Wasza osoba ukochana. Co czuje Wasza osoba ukochana? Dziewięć kielichów. Dziewięć kielichów mówi o braku, że brakujecie w tej osobie, że czuje jakiś deficyt, jakiś brak, że ta osoba czuje się być może jakaś porzucona, być może topi też swoje troski w kieliszku, tak? Swój smutek, żal, to poczucie straty, poczucie osamotnienia. Ma ta osoba deficyt, nie do końca jest szczęśliwa, będąc właśnie bez Was, będąc sama. Także takie są uczucia, brakuje jej właśnie czegoś tutaj emocjonalnie. Chce szczęścia w miłości, chce z powrotem takiego apogeum w miłości, chce poczuć tą miłość absolutną, teraz jej tego brakuje. I zamiary Waszej osoby ukochanej. Mamy cesarzową, kochani, cesarzowa to przepiękna, kreatywna osoba, kobieta, żyjąca w zgodzie ze sobą i z własną naturą, o pewnym statucie, zamożności i kreatywna. Być może właśnie tutaj myśli ta osoba o tym, że chce Was z powrotem zdobyć, ponieważ jesteście dla niego, dla tej osoby ukochanej wspaniałą matką, kochanką, wspaniałą opiekunką, wspaniałą partnerką, kreatywną, piękną, cudowną, najpiękniejszą i zadbaną, pachnącą, kobiecą. Także wszystkie tutaj walory kobiecości, kreatywności, matczyności macie w macierzyństwa, macie w tej właśnie karcie, czyli ta osoba zamierza na pewno tutaj wrócić, wyjść z tych blokad, ponieważ Wy jesteście dla tej osoby przepiękną istotą, pełną kobiecości, uczuciowości i właśnie tego tej osobie brakuje emocjonalnie tutaj. To widzę właśnie w tych kartach, kochani. Także życzę Wam pięknych powrotów. Napiszcie, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Zapraszam Was na mój kanał. Zapraszam na wróżby indywidualne, prywatne, osobiste. Napiszcie e-maila, a ja odpiszę Wam i szybciutko umówimy się na termin. Czekanie maksymalnie 3 dni. Do usłyszenia już wkrótce.